Pre mňa to nie je ťažká robota, lebo ma to baví. Pre takého, čo to nebaví, tak je to strašne ťažká robota. Je to dla mnie to nie jest ciężka robota, bo ja to lubię. Jeśli ktoś tego nie lubi, to dla niego to będzie bardzo ciężkie. Wyobraźcie sobie, kiedy idę sobie rano i usłyszę dzwonki owiec, to już się cały cieszę. Człowiek widzi te owce, patrzy sobie na każdą, ta ma takie rogi, ta inne, ta lepsze, ta gorsze. Masz to w głowie, sprawdzasz. Ta jest młodsza, ta starsza. Wszystkie człowiek zna, bo przechodzą przez jego ręce co najmniej dwa razy każdego dnia. Także ciągle patrzysz na te owce i dodajesz taką wielką radość. Tak si prebije tam, pozeral si po tych owciach, no a właśnie to jest taka pociecha, no. Patrzycie na dzisiejszy świat, który pokazuje, że przerobisz 5 dni, czy przerobisz 8 godzin, później masz czas, a tutaj nie masz tego czasu wolnego na wieczór, nie masz czasu wolnego w weekend, nie masz weekendu, nawet dawno nie wiedzieli, co to jest weekend, co to jest sobota, niedziela, bo przy gazdowce, czy przy robocie było całe coś było, była robota, czy piątek, świątek, czy niedziela było. Ráno, keď je pekné počasie, keď je pekne, tak stávame skôr. Ráno, gdy jest ładna pogoda, wstajemy bardzo wcześnie, około 4, żeby wtedy wydoić owce. Bo ta owieczka potrzebuje się napaść, jak jest rosa. Bo ona nie pójdzie się paść, gdy jest ciepło. Wtedy idzie do cienia, szuka chłodu i tam sobie odpoczywa. Dlatego trzeba wstawać bardzo wcześnie rano. No i nie tylko w poniedziałek, wtorek, ale także w środę. Trzeba wstawać każdego dnia, o 4, w pół do 5 rano. I ta praca bacy ciągnie się przez cały dzień, aż do 11 wieczorem. Aż do niejakiej pół 11 wieczora. Musi mieć zamiłowanie o ten młody, musi mu się pokazać, jak we trzymie posiedzi, nauczyć go naganiać, nauczyć go dojść, nauczyć go paść dobrze, żeby on to przekazał dalszym tej swoim dzieciom, czy tej młodzieży, że tak to istnieje i istniało kiedyś. Owczarstwo jest dzisiaj takie, jakie było kiedyś, na początku. I tutaj niczego nie przyspieszysz. Do owcy nie przypniesz GPS-a, żeby się napasła szybciej. Za 0,5 nie wydoisz, tak się nie da. Owce muszą się napaść, trzeba je wydoić, trzeba zrobić ser. Każda porządna praca wymaga odpowiedniego czasu. Po to, żeby była porządna. Tutaj się nie da niczego przeskoczyć, ani wymyślić czegoś nowego. Słoneczko, aż mi teple serdeczko, miaj ohryje polehaj, Boże priszło teploj maj. Tepli luci sri, że bez mesa zohryli, aż mam liczka rumiani, jak ritoczka czerweni.
Dla nas kultura pasterska ma ogromne znaczenie, dlatego że w górach ziemia jest bardzo rozdrobniona. I gdybyśmy nie umieli się dogadać jako ludzie, to byśmy tego wypasu nie mogli prowadzić. Baca, który tutaj te owce tutaj wypasa, on nie ma tej ziemi na tyle. Gdzieś ma mały kawałeczek i to wszystko. Dlatego bardzo mocno podkreślamy właśnie rolę tej kultury pasterskiej, która na pierwszym miejscu stawia dogadywanie się między ludźmi. Dialog, można powiedzieć. Troszkę się czasy zmieniły, ale tradycji wszystkiego my nie zmienili. Podtrzymujemy tą tradycję, choć to jest troszkę inaczej. Wtedy mnie tata pokazał raz, drugi raz, jak się dojacie i trzeba mieć troszkę tak jak do każdego zawodu, smykałkę, zamiłowanie, żeby to podtrzymać. No nie każdy też może bacować, bo jakby byli sami bacowie, to byśmy mieli nawet więcej baców jak łowiec. A te głowie coraz mniej jest. Muszą być juasi, muszą być bońtarzy. To jest taki homielnik, który jest pomocnikiem, co nagania łowce, tam pomogło, to było od dawna. I tego, tej tradycji, tego my nigdy nie zaniechali. No. Robią się te zapisy już? Co? Robią się te zapisy na tego bońtara? Na bońtara nie. Chodź, dawaj. No. Chodź, chodź. Piękną rzeczą jest, jak człowiek tam w górach jest i znaczy zajmuje się tym bacowaniem, zestresuje się za dużo pewnymi rzeczami, bierę owce, idę z owcami paść i tam się odstresowuje przy tej owce, bo mam kontakt z owcami, z przyrodą, obserwuję sobie różne zwierzęta, nie tylko i z psami jestem i z owcami. I też myśli się po prostu, żeby owce dobrze napaść. No i wtedy się odpoczywa, nie? Odpoczywa się razem z owcami. Jest to szczególnie, jak się wyjdzie, z widoki są piękne, fajna pogoda, no to jest samur. Myśmy właśnie już piąta generacja, która się wynujemy temu. Jesteśmy już piątym pokoleniem, które się tym zajmuje. Pięć pokoleń wstecz bacowało. Ojciec, dziadek, pradziadek. Mamy to w dokumentach, że moja rodzina, moi przodkowie tym się kiedyś zajmowali. Ta rodzina, ci potomkowie przed nami zawinowali to. Jesteśmy tam na tych halach, między lasem, gdzieś w tych szopkach. Innym się wydaje, że takie bardzo biedne to życie prowadzimy, ale nas jakby mobilizuje nasza kultura. To relacje międzyludzkie, to postawienie właśnie na opatrzność Bożą, nie? To przeświadczenie o udziale też świętych w naszym życiu.
to są jakby nasze filary naszej wiary, naszej tradycji i to podtrzymujemy cały czas. No i cieszymy się, że ten szlak kultury wołoskiej zaczyna żyć.